Hej, witam Was z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj przedstawię Wam w dziale pod lupą kolejny pojazd premium. Wiem, że niektórzy są pewnie znudzeni, że ciągle daję tylko i wyłącznie odcinki pod lupą, natomiast tak jak już gdzieś tam mówiłem, jest ten serwer testowy, chcę go wykorzystać, ponieważ nie będę kupował na normalnym koncie tych czołgów. Także jeszcze tylko chyba jutro możecie się spodziewać Pantery M10 i później już wrócimy do bitew, szkoły czołgisty i tak dalej, i tak dalej. Przed nami, tak jak mówiłem, ten pojazd, czyli Dickermax, czyli tak zwany D-Max. Może na początek standardowo omówię jego pancerz, chociaż akurat w tym przypadku, no, pancerz tutaj jest bardzo, bardzo słaby. Jest chyba najprostszy z wszystkich czołgów, które do tej pory omawiałem. No ale trzeba to zrobić, bo jeżeli spotkacie się bardzo lekkim czołgiem z jakimś słabym działem, to warto by było wiedzieć, gdzie najlepiej strzelać. Otóż mamy podane tutaj 50 mm, słuchajcie, i rzeczywiście 50 mm ma ten Dickermax z przodu, ale tylko i wyłącznie tutaj. Dokładnie ta płyta ma 50 mm. Natomiast cała ta nabudówka ma tylko i wyłącznie 30. Te takie jakby wizjerki również mają tutaj po 50 mm. Natomiast cały bok oraz tył ma 20 mm. Nie ma tu absolutnie żadnego zróżnicowania. To samo w miejscu gąsienicy z 20 mm. Także można powiedzieć, że Tedek jest papierowy. Ale on miał za zadanie wspierać ogniem gdzieś z drugiej linii swoich kompanów, także pancerz był mu aż tak bardzo niepotrzebny. Chodziło o to, żeby był dosyć tani i szybki, co nie do końca wyszło, ponieważ ten Dickermax jest naprawdę dosyć wolnym Tedekiem. 20 mm mamy też tutaj, z tym, że te takie klapy, trzy sztuki, które tutaj widzicie, mają tylko po 15 mm. Właściwie niepotrzebnie to mówię, ponieważ każda artyleria praktycznie powinna to wszystko przebijać i czołg, z którym wyrzuca tego Dickermaxa też, ponieważ o ile się nie mylę, jest on wyrzucany normalnie z 8 poziomami. Jakie są zalety tego czołgu? Albo nie, jeszcze zapomniałem powiedzieć, osłona działa. Słuchajcie, osłona działa, wydaje się, że jest bardzo gruba, prawda? Natomiast nic bardziej błędnego, ona ma od 30 do 50 mm. Także nawet jak tutaj traficie, to pocisk nie powinien zrykoszetować nawet ze słabego działa. Czołg, tak jak wspomniałem, jest wolny, ponieważ na 25 ton ma zaledwie 272 konie. To jest, słuchajcie, bardzo, bardzo mało, dlatego jego głównym atutem jest to właśnie działo. 105 mm dosyć celne, aczkolwiek uważam, że mogłoby być dużo lepiej. Całkiem spora penetracja ze złotej pestki. No i obrażenia 300. 300 na szóstym poziomie to jest naprawdę sporo, zwłaszcza, że mamy tutaj 6,45. Co prawda te 150 na przykład rosyjski ma bardzo podobne parametry działa, ale na pewno nie ma celności 0,36 i zawężania celownika 2,3. Także to jest tutaj ten atut tego Dickermaxa właśnie. Kolejnym atutem jest opuszczanie działa. Słuchajcie, absolutny ewenement jest to wśród pojazdów niemieckich. Opuszczenie tego działa to minus 15 stopni. Czyli 15 stopni może w dół opuścić, dzięki temu wystawia tylko tą nadbudówkę. Oczywiście ta nabudówka, tak jak wcześniej mówiłem, jest papierowa i spokojnie możecie tu strzelać, ale jednak utrudnione jest trafienie, ponieważ jest ona dosyć niewielka. Wygląd tego Tedeka jak najbardziej fajny, ciekawy, także zdaję sobie sprawę, że wielu z Was może skusić ta cena 3200 golda, jednak myślę, że jest troszeczkę za wysoka. Jeżeli poczekalibyście na jakąś tam promocję, powiedzmy, że było minus 30%, i w okolicach 2000, to wydaje mi się, że naprawdę opłaca się kupić ten czołg, ponieważ zarabia on, powiedzmy, bardzo, bardzo podobnie do Su-122. No tylko problem jest taki, że Su-122 ma o wiele, wiele większą przeżywalność na polu walki niż Dickermax. Niestety, tak jak to powtarzam już jak mantrę w każdym filmie,
pojawiły się tak zwane trole, pojawiły się pestki goldowe do chałupic 105 mm za złoto, te, które były, teraz są za srebro. I niestety, ale ten Digger Max nie ma szans nawet ze zwykłym, praktycznie ze zwykłym Shermanem. Sherman może bezczelnie na niego wyjechać, może posłać mu pigułę, mimo to, że Digger Max strzeli mu za 300, to przyjmie za chwilę, zanim mu się zdąży przeładować, następną pigułę za 350 i na pewno już tego nie przeżyje. To samo nawet zwykły Hetzer, nie wiem czy jest to z Hetzerami, tak, chyba wyrzuca go z Hetzerami, więc nawet Hetzer jest w stanie porządnie mu zagrozić. Co prawda pewnie zejdzie na strzał, ale no, jeżeli tylko jeden strzał Hetzer odda, to już ponad połowa życia pójdzie lulać. Nawet nie wspomnę o czołgach typu Sherman Jumbo czy Easy 8, ponieważ to już jest prawdziwe zabójstwo dla Digger Maxa. Jedyna jego szansa to gdzieś stanie z tyłu i naprawdę nie wdawanie się w walkę bezpośrednią. Pocisk do niego kosztuje 800 srebra. To jest dosyć drogo, ponieważ do T-150 kosztuje dużo mniej. Nie wiem dlaczego aż po 800 zrobili, skoro to jest czołg do zarabiania, to powinni jednak troszeczkę tańsze mu dać te pociski. Takie jest moje zdanie. No ale dobrą wiadomością jest przynajmniej to, że działo 105 mm ma 150 obrażeń dla modułów. Także na szóstym poziomie te moduły przeciwników nie mają za dużo HP i możemy jednym strzałem rozwalać silniki czy też inne ważne elementy czołgu wewnętrzne. A odnośnie silników, słuchajcie, niestety bardzo, bardzo kiepska sprawa, ponieważ silnik tego Digger Maxa ma zaledwie 84 punkty wytrzymałości. Co to znaczy? Słuchajcie, to znaczy mniej więcej tyle, że prawie każdy czołg jednym strzałem jest Wam w stanie ten silnik uszkodzić. A silnik jest podstawą, jeżeli chcecie się obracać, jeżeli chcecie mieć szansę na po prostu oddanie strzału do przeciwnika, który Was okrąża. Jeżeli chodzi o podniesienie tej armaty, to jest to 10 stopni. 10 stopni to jest bardzo, bardzo mało i powinniście uważać, walcząc na wszelkiego rodzaju stokach, żeby nie zostać po prostu na lodzie i przeciwnik stojący na dole gdzieś w oddaleniu może do Was pruć, a Wy nie możecie podnieść działa tak, żeby odpowiedzieć ogniem. Wychył na boki to jest około 8 stopni. Nie jest to tragicznie, aczkolwiek też nie jest to dobrze. Powiedzmy, jeżeli ktoś się przyzwyczai, to spokojnie mu wystarczy tyle. Co do zarobków, rozegrałem na nim kilka bitew i mogę tak mniej więcej stwierdzić, że na koncie premium przy zadaniu obrażeń około 2000 dostajemy od 45 do 50 tysięcy. Tutaj Su-22 jednak chyba lepiej zarabia, ale nie myślcie sobie, że te 2000 obrażeń będzie Wam łatwo zadać, ponieważ ten czołg ginie jak mucha, momentalnie. Artyleria jest dla niego zabójcza, trole dla niego są zabójcze, jakikolwiek czołg lekki również jest dla niego zabójczy. Dlatego warto go, jak sądzę, kupić jako ciekawostkę. Tedek mi się bardzo podoba, gdybym spał na pieniądzach, to pewnie sobie bym go kupił. Natomiast no, w chwili obecnej nie widzę absolutnie sensu ze względu właśnie na niską przeżywalność. Przy zakupie także weźcie pod uwagę to, czy ewentualnym zakupie, że w końcu Wargaming wprowadzi duże mapki i ten Tedek będzie po prostu gdzieś tylko musiał stać w bazie albo w pobliżu bazy, gdyż zapuściwszy się gdzieś tam w jakiś odległy zakątek, na pewno nie zdąży wrócić, na przykład, żeby zbić kapa. Absolutnie. Jeżeli decydujemy się po prostu już gdzieś na jakąś pozycję, to tam jedziemy i jej zmiana to jest praktycznie niemożliwa ze względu na niską prędkość, jaką rozwija ten Tedek. Co prawda, jak widzicie, jest to 40 na godzinę, ale on absolutnie na tym silniku nie jest w stanie tyle wyciągnąć. No chyba, że oczywiście z górki. To samo 35 stopni ma prędkość obrotu, jednak to jest zbyt słaby silnik, żeby mu to jakby umożliwić. Jeżeli chodzi o moduły, które ja tutaj zamontowałem, dosyłacz jest podstawą dla każdego Tedeka. Lorneta będziemy jak bardzo dużo kampić, więc też jest podstawowa. Zwłaszcza, że świetną zaletą, właśnie nie powiedziałem jeszcze o tym, zasięg widzenia jest naprawdę ogromną zaletą, ponieważ na szóstym poziomie 400 metrów to jest naprawdę sporo.
No i skrzynka. Tedek unieruchomiony, taki, który nie ma wieży, to jest Tedek martwy. Także skrzynka plus jeszcze w umiejętnościach załogi na pewno polecam naprawę. Zresztą odnośnie umiejętności załogi, jak i zastosowania modułów w konkretnych typach pojazdów, osobne będą materiały z cyklu Szkoła Czołgisty, także na pewno w tym miesiącu jeszcze doczekacie się bardzo takich wyczerpujących materiałów, a także porównań załogi na przykład z jakimiś modułami, przepraszam, z jakimiś umiejętnościami i bez nich. No dobra, to chyba wszystko, bardzo krótko tym razem, ale nie ma za bardzo tutaj co więcej ględzić, szkoda waszego czasu i mojego również, także żegnam się z wami i do usłyszenia.